Witajcie kochani. Dzisiaj znajdujemy się w Muzeum Military w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej. O proszę, tutaj się znajdujemy. Tu przy ścieżce do Mysłakowic z Dołomnicy. Jest to muzeum wojskowe. Tutaj widzimy takie pojazdy. Ja tam co prawda nie byłem, ale już stąd się fajnie tutaj prezentuje. Już potrapsko wysokie. Tutaj widzimy takie wozy wojskowe. Tak. Kiedyś, jak się skręcało do Mysłakowic, od Jeleniej Góry, to też były takie anteny, jak na przykład tutaj, ale chyba dzisiaj tego już nie ma. Teraz trochę historii. No wiadomo, święcie niepodległości, uzyskanie niepodległości przez Polskę. Dobrze. Tutaj mamy dalej te wozy. Nie wiem, czy tam można wejść. W ogóle ja sam nie wiem, czy w czasach epidemii koronawirusa można tam wejść, ale ja chyba nie można. Albo z jakimiś tam zasadami sanitarnymi. Tu mamy tą antenę, o której mówiłem. Tu jest druga. Akurat ona się kręci. Czy to wiatr kręci? Nie wiem. I to jest ta trzecia antena. Przepraszam, to jest radar. To jest śmigłowiec taki wojskowy. Też w sumie ją powinni wyremontować, to muzealnie. To auto wojskowe. Przepraszam. A tu czołg. I tam to się już kończy. Tutaj macie cennik, jakbyście chcieli się wybrać. I jeszcze coś ode mnie. Dzisiaj ma być Dzień Ojca, więc życzę wszystkim tatusiom wszystkiego najlepszego. A w opisie muszę coś napisać do dziewczyn, więc sobie dziewczyny to przeczytajcie. Jeśli oglądacie ten kanał, nie tylko że chłopaki, ale przeczytajcie to, co ja napiszę w opisie, bo być może to powiem na filmie. Dobra, ja już się z wami żegnam. Do następnego filmu.